10 najdziwniejszych tradycji chronionych przez UNESCO. Karnawał w Oruro. Oruro znane jest z dorocznego karnawału, w którym przetrwały elementy przedkolumbijskich wierzeń indiańskich. W czasach prekolumbijskich Oruro było ośrodkiem kultu. Później Indianie Oru urządzili tu festiwal Ito. Kolonialna władza hiszpańska wprowadziła zakaz tych uroczystości. Festiwal odbywał się jednak nadal pod przykryciem liturgii chrześcijańskiej. Festiwal Ito przekształcił się w obchody święta Matki Bożej Gromnicznej obchodzonego 2 lutego. Obecnie karnawał trwa 10 dni i odbywa się przed Wielkim Postem. Uno, dos, tres! Moja cabeza, conserveza, sacimo, salud! W sobotę przed Popielcem odbywa się parada Entrada, łącząca elementy tradycyjne chrześcijańskie i zapożyczone ze średniowiecznych misteriów. W paradzie bierze udział prawie 40 tysięcy tancerzy i muzyków, którzy przez 24 godziny pokonują w kółko 4-kilometrową trasę pochodu. Uczestnicy noszą maski i kolorowe kostiumy. Podczas parady wykonywane są tradycyjne tańce Lama Lama i Diablada. W 2001 roku karnawał w Oruro został proklamowany arcydziełem ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości, a w 2008 roku wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Opera Kanku. Jedna z najstarszych form opery chińskiej, jaka dotrwała do naszych czasów. Opera Kanku wymaga od publiczności wysokiego poziomu wiedzy, na przykład przez ilość rekwizytów sprowadzoną do minimum. Trzeba znać gest tkania lub jazdy konnej. Konstrukcja kompozycji charakteryzuje się zastosowaniem wiodącej melodii i wirtuoskimi schematami rytmicznymi. Łączy w jednej formie scenicznej śpiew, recytację, taniec, wykorzystujący dwa podstawowe kroki taneczne oraz ruch ciała o niezwykłej różnorodności, wyrażający konkretne emocje. Układ sceniczny jest dynamiczny, zaś charakterystyczne dla obsady są główne role młodego mężczyzny i młodej kobiety. Występują też role komediowe i rola starego człowieka. W 2001 roku opera Kanku została proklamowana arcydziełem ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości, a w 2008 roku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Sokolnictwo. Sokolnictwo zdobyło wpis na listę reprezentatywną w Austrii, Arabii Saudyjskiej, Belgii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Katarze, Korei Południowej, Maroku, Mongolii, Syrii, Węgrzech i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sokolnictwo polega na hodowaniu i układaniu sokołów i innych ptaków drapieżnych do polowania na zwierzynę w jej naturalnym środowisku. I ta sztuka trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Dieta śródziemnomorska. Serio. Jednym z powodów, dla których dieta śródziemnomorska znalazła się na liście UNESCO, jest długowieczność Włochów. Przypomnijmy, składniki diety stanowią przede wszystkim warzywa, owoce, pieczywo, makaron i ryby. Oczywiście do tego niezbędna jest też oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Rękodzieło drewniane Zafimaniry. Zafimaniry to grupa etniczna na Madagaskarze w liczbie około 25 tysięcy osób, zamieszkująca około 100 wiosek i osad na powierzchni 700 km kwadratowych. Zafimaniry używają 20 różnych endemicznych gatunków drewna w zależności od rodzaju konstrukcji lub pełnionej funkcji dekoracyjnej. W tradycyjnej konstrukcji nie używa się gwoździ czy innych metalowych elementów, lecz stosuje tradycyjne połączenia na czopy. Powszechnie drewniane drzwi, ramy, okienne słupy i belki pokrywane są misterną ornamentacją geometryczną o charakterze symbolicznym, nawiązującą do indonezyjskich korzeni Zafimaniry i odzwierciedlające wpływy arabskie w kulturze malgaskiej. Nie.
Kwestia symbolicznego znaczenia ornamentów była badana przez wielu archeologów i antropologów. Sami Zafi Maniry tłumaczyli, że ornamenty służą jedynie upiększaniu drewna. Budowa domów w kulturze Zafi Maniry związana jest ściśle z małżeństwem. Z początku dom stawiany jest z lekkich materiałów, np. bambusa, a z czasem jego poszczególne elementy wymieniane są na bardziej trwałe. W 2003 roku kunszt rękodzieła drewnianego społeczności Zafi Maniry został proklamowany arcydziełem ustronnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości, a w 2008 roku znalazł się na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Rysunki na piasku w Vanuatu. Skomplikowane rysunki tworzy się na piasku odręcznie lub za pomocą patyczka. Podczas pracy nie można oderwać narzędzi od podłoża. Dzięki piaskowym rysunkom mieszkańcy opowiedzieli wiele historii, które następnie zostały zbadane przez naukowców. Otóż rysunki te, tak jak inne rzeczy z tej listy, trafiły na listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. I am from Pentecost and my name is Edgar. My custom name is Mother Sanfu. Teatr cieni na jawie. Popularne na jawie, zwłaszcza w Jajokarcie, przedstawienia nazywano Teatrem Cieni, gdyż publiczność siedzi tu po obu stronach ekranu, który ustawia się na widowni. Podczas wieczornych spektaklów lalki podświetlane są specjalnymi lampami. Lalki mają swój unikalny charakter, są płaskie, pomalowane i podziurkowane. Może nam się wydawać, że tak naprawdę widzimy ludzkie cienie. Ta niesamowita sztuka została doceniona przez UNESCO. Pochód olbrzymów i smoków, tak? To jest oficjalna nazwa. Jest to tradycyjna procesja organizowana w wielu miastach Belgii i Francji z użyciem ogromnych figur, olbrzymów, zwierząt i smoków. Tradycja narodziła się pod koniec XIV wieku, niegdyś rozpowszechniona w wielu miastach Europy, przetrwała na terenie Belgii oraz Francji. Olbrzymie, sięgające 9 metrów wysokości figury, przedstawiają legendarnych bohaterów, zwierzęta mityczne, osoby historyczne, postaci popularne czy biblijne, z którymi dane miasto jest związane. The giants and dragons are large-scale models, measuring up to 9 meters in height and weighing as much as 350 kg. Na przykład w Denermont w pochodzie uczestniczy legendarny koń Bayard, w Cassé Rus Papa, a w Mons Święty Jerzy, walczący ze smokiem. Figury prowadzone są w pochodzie przez miasto przynajmniej raz w roku, na przykład z okazji Dnia Patrona Miasta lub podczas karnawału. Procesji towarzyszą śpiewy i tańce. W 2005 roku pochód olbrzymów i smoków w Belgii i Francji został proklamowany arcydziełem ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości, a w 2008 roku wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Performances, often mixing secular procession and religious ceremony, vary from town to town, but always... Uzdrawiający taniec Wimbuza. Ten specyficzny taniec uzdrawiający jest popularny wśród ludów Tumbuka, zamieszkujących północne Malawi. Pacjenci podczas kuracji przebywają w domu chorych prowadzonych przez uzdrowicieli. Rytuał uzdrawiania polega na tworzeniu charakterystycznych dźwięków. Kobiety i dzieci z wioski, stojąc w kole, śpiewają, a mężczyźni biją w bębny. Rytuał sięga korzeniami połowy XIX wieku. Dla ludu Tumbuka, Wimbuzu ma jednocześnie wartość artystyczną i funkcję terapeutyczną, uzupełniającą wobec innych form leczenia. Taniec został doceniony przez UNESCO i trafił na niematerialną listę dziedzictwa. Wiedza tradycyjna szamanów Yurupari. Według pradawnych wierzeń Pira Parana stanowi serce wielkiego obszaru nazywanego terytorium jaguarów w Yurupari. Ich sekretne miejsca są źródłem duchowej energii, z którego czerpią
wszystkie żyjące na świecie istoty. Wiedza szamanów służy jednoczeniu społeczności, ma zapobiegać chorobom, a także je leczyć oraz ożywiać przyrodę. Rytuałom towarzyszą tańce i pieśni. I nie, to nie szamani zostali wpisani na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, ale ich wiedza. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.